Zapraszamy na wystawę w stronę Brunana Schulza. Właśnie w tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 70. rocznica śmierci artysty. Są rzeczy, które nie mogą tak całkiem do końca się zdarzyć. Bo są za wielkie, żeby się zmieścić w zdarzeniu. I za wspaniałe. Chodź za mną. Chodź. W stronę Schulza. Przerażające to zaproszenie. Krzysztof Majchrzak jest z nami. Magnetyczne. Dzień dobry. Magnetyczne. Tak, tak. Witamy bardzo serdecznie razem z Maciejem Starczewskim, współautorem i organizatorem wystawy z Fundacji prezes Fundacji Republika Marzeń, która to przygotowała, ten szczególny projekt. Zresztą już nie po raz pierwszy, bo to jest cały cykl wystawienniczy. Ja mam wrażenie, że ta wystawa to jest taki dialog z wrażliwością Brunana Schulza. Panie Krzysztofie, bardzo bliskiej panu duszy, wrażliwością? No, ja postanowiłem zawierzyć facetowi, który wymyślił frazę typu: są rzeczy, które nie mogą tak zwyczajnie do końca się zdarzyć. Bo są za wielkie, żeby się zmieścić w zdarzeniu. I za wspaniałe. Postanowiłem facetowi, który wygłasza takie prawdy, zawierzyć. No. Ale w ramach tego... Po prostu facet był mało lansiarski, mówiąc współczesnym językiem. Tak jakoś się ukrywał w swojej sztuce i ze swoim programem. Ku szyderstwu zresztą jego para przyjaciela Gombrowicza. A my postanowiliśmy właśnie zrobić mu lans. Ale wróćmy do Gombrowicza, bo rzeczywiście było tak, że on, nie wiem, czy mogę powiedzieć, nie szanował, ale czy gardził nawet tym, co mówił, co pisał, co przeżywał Brunan Schulz. Pan przygotował specjalnie na tę wystawę właśnie fragmenty dzienników gombrowiczowskich. Tak, to był czas, kiedy z Janem Jakubem Kolskim szukaliśmy gorączkowo formuły do filmu Pornografia, jakiegoś scenariusza, który nie tylko by interesował pana Rywina, ale i również nas. No i natknąłem się w dzienniku na bardzo, mówiąc eufemistycznie, niepochlebną opinię Gombrowicza o Schulzu. Wtedy pomyślałem sobie, że trzeba z Gombrowiczem rozprawić się tak, że potraktować jego książczynę tak, jak na to zasługuje, czyli dorobić mu to, co grzeje nasze serce. A już, bo w sprawie Schulza się tu spotkaliśmy, dość haniebne jest obiecanie komuś, że się przeczyta jego opowiadanie, że się przeczyta jego literaturę wraz z nieodrodną potem taką wartością jak recenzja. I nie wywiązanie się z tego, jeszcze po cichu naigrywanie się, że zacytuję. Czy ja kiedyś uczciwie przeczytałem do końca któryś z jego opowiadań? Nie, nudziły mnie. No, więc tu takie nam siły grają. A ta wystawa, która teraz jest w zasadzie to całe wydarzenie trwające w Warszawie, jest czymś, co celuje raczej do osób, które doceniają twórczość i postać Bruno Schulza. Tak, trafiamy myślę, że chcieliśmy trafić tym razem do ludzi trochę młodszych i powiedziałbym tutaj za Krzysztofem trochę mniej wystraszonych, żeby nie bali się wejść w ten świat Schulza, żeby on się nie wydawał taki mroczny, tajemniczy i tak dalej, jak zwykle bywa przedstawiany. On wcale taki nie jest. Naprawdę, wystarczy otworzyć sanatorium pod Klepsydrą i znajdziemy się w świecie naprawdę jasnym, jaskrawym, w świecie dzieciństwa. To jest coś naprawdę, powiedziałbym, popowego. Myślę, że można to w ten sposób sprzedawać. To naprawdę nie trzeba jakoś niszową literaturę, która gdzieś tam dręczy tylko nielicznych znawców siedzących w jakichś ciemnych, mrocznych zakamarkach. Nie, tak nie jest. No tych znawców nie brakuje, bo jego książki były przetłumaczone na 30 języków, co już pokazuje, jakie jest zainteresowanie twórczością. Jest jednym z najbardziej cenionych polskojęzycznych artystów poza granicami naszego kraju. To też dowodzi jego wielkości, także w czasach współczesnych, a wydawałoby się, że wielu
może go nie rozumieć. Powiedzmy, bo tam jest na tej wystawie w Arkadach Kubickiego, na Zamku Królewskim, jest bardzo wiele prac. Czy możemy wymienić chociaż kilka nazwisk, także wielkich artystów, którzy wzięli udział w tym projekcie? Ja może powiem dwa słowa, jaki był początek tego, bo jakby początek też tego naszego zafascynowania Schulzem jest, powiedziałbym, trochę taki paranoiczny, gdyż w 2001 roku ukradziono freski. Na pewno Państwo słyszeliście o tym, czy też malowidła ścienne, które Schulz malował jako pewnie zapewne jakiś ostatni element jego twórczości. To było Willi Landaua, gestapowca. I tuż po tym skradł je Instytut Yad Vashem, który w tej chwili zresztą je eksponuje już na zasadzie umowy ukraińsko-izraelskiej. I to wydarzenie dopiero spowodowało zainteresowanie Schulzem. Nie ukrywam, że moje też, bo ja wtedy do tego czasu miałem do czynienia z Schulzem tylko w szkole. I z tego wyrosły nasze projekty, z tego wyrosły też wystawy. Ja właśnie liczyłem, przygotowując się tutaj do spotkania z Państwem, to już jest 15 wystawa, 15 edycja. Ona za każdym razem jest inna i za każdym razem przybywa nam artystów. Zaczynaliśmy w małym gronie artystów. W tej chwili naprawdę jest to już bardzo zacne grono. Jak się okazało, jak zaczęliśmy szukać, jak zaczęliśmy rozmawiać z artystami, to znaleźliśmy pracę Kantora, które były inspirowane Schulzem, i Starowiejskiego, ale współcześnie żyjących artystów okazało się, że Edward Dwórnik i Rafał Olbiński, jako jedyny jego plakat czarno-biały, to jest właśnie Chorowicz junior i senior. Franciszek Starowiejski? Franciszek Starowiejski, tak, już mówiłem. Franciszek Maśluszczak się okazało, że robił dyplom z Schulza. Jurek Kalina. Jerzy Kalina, tak. No, naprawdę grono jest bardzo zacne, artystów jest wielu. I to, co jest najważniejsze w tej wystawie, każda kolejna edycja to są nowi artyści, bo nagle się okazuje, że aha, ja też coś przecież miałem takiego, kiedy czytałem Schulza, to coś zrobiłem. Tutaj gdzieś ten Schulz się przemyka przez moją twórczość i rzeczywiście w ten sposób ci kolejni artyści do nas dołączają. Schulz jest... Przepraszam, proszę dokończyć łaskawie. Czy w pańskim udziale w tym projekcie na przestrzeni lat też coś się zmieniało? Pan ewoluował razem z formą tej... Ja jestem z łapanki, świeżym nabytkiem i fundacji. I choć z Maćkiem już kilka sezonów rozmawialiśmy o moim udziale, to dopiero w tym roku jakoś się tak dobitniej zaznaczyłem w tym swoją obecność. No w ubiegłym roku była Stradivariada w stronę Schulza. Projekt muzyczny, który jest poświęcony Schulzowi. Zrobiliśmy kiedyś z moją kapelą taki projekt Strawińskiego Święto Wiosny, na Festiwal Święta Wiosny w Poznaniu. Tego utworu, festiwal jednego utworu. A potem zaczęliśmy mieszać w muzyce i w nutach żydowskich. Opatrzyliśmy Strawińskiego z lewa i prawa takim klezmerstwem i urodził się projekt, który zagraliśmy w Lublinie na kolejnej tam edycji. Niestety tylko raz. No, ale czekamy, może ponownie będzie można usłyszeć ten projekt. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszamy do Warszawy, na Zamek Królewski, w Arkadach Kubickiego do 20 grudnia. Niezwykła wystawa w stronę Schulza. Wybitni artyści. Tak, tu pan Krzysztof pokazuje namalowane... W stronę Schulza. Zapraszamy. Pan Witold Gombrowicz nazwał gnomem wielkogłowym. To on. A my zapraszamy. Zapraszamy na wystawę. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy za wizytę w studiu.